Ja jestem dziecko wojenne, nie? 40. rocznik to była wojna, nie? Przy czym ja się urodziłem na Śląsku, w Kogolinie, tak? Gdzie tam nie było wojny wtedy, prawda? Wojna dla nas to było jak, no, tak jak ja to pamiętam, jak przyszli Rosjanie, nie? No i ja bardzo dużo z tego pamiętam, całą naszą ewakuację, która była prawie że przymusowa wtedy. Ta ludność cywilna musiała się ewakuować przed frontem i myśmy z matką i tam z pewnymi znajomymi z Gogolina wylądowali za Pragą czeską. W takiej miejscowości się nazywała Kostelec. I tam nas zastał koniec wojny. I potem zaraz po wojnie z powrotem, liniami kolejowymi, z powrotem na Śląsk. Nie? No a potem to było normalnie. Nie? Szkoła, pierwszy rok, chodziłem do Opola, bo mama wtedy pracowała na śluzie w Opolu, która Odra była pod zarządem wojsk rosyjskich, znaczy radzieckich wtedy, prawda? Ale tam pracę znalazła i pracowała tam. Bo tylko ja ten pierwszy rok w Opolu chodziłem, a potem w Gogolinie. Już wszystko, nie? Szkoła podstawowa, liceum. No a potem to już tylko Kraków, tak to szybko przeszło, nie? Miałem 18 lat w domu, a potem cała reszta od początku studiów aż do dnia dzisiejszego to już jest związana z Krakowem. Bo to tak, no, mój ojciec chciał, żebym poszedł na łączność, nie? Bo mój ojciec był taki, ja bym powiedział, radioamator. Wtedy nie było odbiorników radiowych, to się na kryształkach słuchało radia, prawda? Różnych. Jakieś tam BBC, coś tam, nie? I ponieważ się tym pasjonował, zawsze to było, ja mu zawsze towarzyszyłem, czy to coś mniej czeszczy, czy coś lepiej słychać, czy w ogóle ktoś tam coś mówi, czy jakaś muzyka, czy coś. No to też się tym interesowałem, ale jakoś nie poszedłem na tą łączność do Wrocławia, bo to była taka właściwie najbliższa politechnika. Tam wtedy raczej Wrocław był bliżej niż Śląsk, nie? Bo to odległość do Katowic i do Śląska była mniejsza niż tam, ale jakoś, nie wiem, jakoś tam się ciągnęło. Tam chyba była ta łączność lepsza na politechnice wtedy. To były lata 50., nie 58. Ale w szkole miałem takiego fizyka, no, entuzjastę, który mówił, że wymyślam głupoty i wysłał moje papiery do Uniwersytetu Jagiellońskiego. No, po prostu wysłał. Jak dostałem zawiadomienie o tym, że jest egzamin wstępny, to ja w ogóle nie wiedziałem, że ten egzamin wstępny będzie i z fizyki, i z matematyki. Prawda? Pojechałem tam do Krakowa, tutaj. No i jakoś zdałem ten egzamin, nie tyle. No. Jeszcze pamiętam dokładnie, jakie zadania były wtedy, prawda? To mi tak utkwiło w głowie, bo byłem pierwszy raz w ogóle. Nie w Krakowie, byłem drugi raz. Pierwszy raz byłem w Krakowie w 1956 roku ze szkolną wycieczką, a to głównie dzięki naszemu nauczycielowi gimnastyki, czyli WF-u, jak się tam nazywało, bo on był, prawie że no, wtedy nie było zawodowców u nas, prawda? Ale był biegaczem z sukcesami, ja już nie pamiętam jak się nazywał, prawda? Na 10 kilometrów biegał, ale należał do klubu kolejarz. Wobec tego dzięki niemu mieliśmy tanie przejazdy po Polsce, prawda? I on nam organizował cały szereg wyjazdów takich, żeśmy startowali w zawodach lekkoatletycznych, no, z rówieśnikami. Także ja startowałem między innymi w Warszawie na ja nie wiem, jak się ten stadion nazywa, Skry czy coś takiego. W Poznaniu byliśmy na zawodach, prawda? W Krakowie, na Krakowie pamiętam, biegałem. Ja byłem wicemistrzem powiatu na 100 metrów, prawda? Wobec tego byłem taki szybkobiegacz wtedy, ale jak sobie przypomnę, jak ja miałem czas, prawda, to nie warto o tym mówić. No ale wszystko jedno, jakaś tam aktywność była. No i tak się zaczęło potem te studia w Krakowie i tak to już poszło, nie? Ojciec zmarł dosyć szybko, no bo ja muszę powiedzieć, że ja miałem ojca, który wojnę był w Wehrmachcie, to jest oczywiste dla tamtych terenów, prawda?
i był w niewoli radzieckiej pod Murmańskiem do końca roku 1948 i potem przyjechał. No i wrócił przez, oczywiście przez wschodnie Niemcy. Pamiętam, myśmy z mamą chodzili na dworzec, bo to były te transporty byłych jeńców, którzy przyjeżdżali w określone dnie, określonymi pociągami. No myśmy się nie spodziewali, że się ojciec pojawi, prawda? I to było tak, ale ojciec potem szybko zmarł. No to była taka rzecz, jak ja zaczynałem rok maturalny, to ojciec we wrześniu, na początku września zmarł. Właśnie ja praktycznie byłem przy jego śmierci jako jedyny z rodziny, bo on oczywiście tam nabawił się określonych chorób, głównie z zimna, które tam było. I zupełnie nie pracowały nerki. I poprzez szpital w Gogolinie, wojewódzki szpital w Opolu, do kliniki uniwersyteckiej we Wrocławiu. Tak go leczyli, a potem tą samą drogę z powrotem do tego szpitala w Gogolinie, gdzie w końcu zmarł, prawda? Przez rok to wszystko trwało. Prawda? No, ale to pamiętam jego prośbę o to, żeby już Pan Bóg mu pozwolił umrzeć, prawda? Także to oczywiście była niesamowita strata, ale ja muszę powiedzieć, że nie było takiej strasznej rozpaczy wtedy, bo myśmy byli przyzwyczajeni do tego przez rok, no, że to nie może się inaczej skończyć, tylko w ten sposób wtedy. No teraz by to było zupełnie inaczej, prawda? No ale tak to było, także poszedłem już na studia, już nie miałem ojca, tylko miałem no, matkę, dwójkę braci młodszych, prawda? Jeden 49 rocznik, który też już nie żyje, i drugi 53 rocznik. Tamten ten młodszy to w ogóle ojca nie pamięta, prawda? No i ciężko było to. W domu to muszę powiedzieć, było ciężko, prawda? No to panowie może nie wiecie, co to jest syrop z buraków cukrowych, prawda? Ale to było nasze główne smarowidło na chleb, prawda? Bo tam to się robiło z tych buraków cukrowych syrop, taki ciemny. Bardzo zdrowy zresztą, prawda? Ale na niewiele było stać. A ja potem swój byt poprawiłem, dlatego że ze względu na trudne warunki materialne miałem wszystkie możliwe stypendia, które... No bo byłem dobrym uczniem, nie? A potem tutaj, nie wiem, czy byłem dobrym studentem, w każdym razie dostałem i stypendium to na akademik, i stołówkowe, i jeszcze gotówkę. Prawda? Także powodziło mi się nieźle. Mieszkałem całe studia na 3 maja, tu obok. No i no to był, muszę powiedzieć, bardzo ciekawy czas, prawda? Akademik na 3 maja, bo tych z rocznika 40 było obecnie jeszcze żyjących wielu znakomitości w Krakowie, prawda? Z którymi nawet jak byli nie na naszym wydziale, tośmy się spotykali na tych wszystkich czynnościach, które się w akademiku robiło, prawda? Szaczek był taki, że się mieszkało w 4 osoby w pokojach, piętrowe łóżka, i to było tak może ciekawie, że nie zawsze byliśmy podzieleni specjalnościami, prawda, wydziałami, tylko mieszkało się tam czasami z różnymi ludźmi, także na pierwsze lata to mieszkałem ze starszymi kolegami, ale fizyk był, matematyk był i chemik, a potem jak już byłem na starszych latach, to miałem ten przywilej mieszkać w Nowym Rzaczku, gdzie mieszkałem z jakimś prawnikiem, którego nigdy nie było, także praktycznie miałem dwuosobowy pokój sam dla siebie. Prawda? No ale te wszystkie historyjki o Rzaczku, no, które się słyszy, prawda, no to można by opowiadać. Słynny kierownik Buszek, prawda? Słynne tupoty biegnących w stronę prysznicy, bo ciepła woda się pojawiła, prawda? Albo garnek zupy został, czy coś takiego. Waleci, prawda? No to są historie na tematy, których można by opowiadać. I zresztą przy różnych spotkaniach to wspomina się tego typu rzeczy, bo większość kolegów też mieszkała w Rzaczku, poza może kręgiem tych, co byli z Krakowa, prawda? No to mieliśmy też taką grupę osób, która
która pochodziła z Krakowa, no to im nie było dane doznać tego, co myśmy doznali mieszkając w akademiku, prawda? No przez wszystkie te lata, także to są wiele, wiele rzeczy już się tak zaciera, prawda? Potem dopiero jak ktoś opowiada, prawda? Opowiada o jakichś tam wydarzeniach przez różnych takich powiedzonek Buszka i tak dalej, prawda? Jak słynna Krysia Cięciwa, która była taką panią, która tam w administracji pracowała, ona była odpowiedzialna między innymi za wymianę naszych pościeli czy coś takiego, więc się tam miało kontakt, prawda? Więc tutaj na styku tych osób, prawda, dochodziło do bardzo wielu śmiesznych historyjek, no, które no, zostały wielokrotnie już wspomniane i postacie, no to no, były postacie. Tego nazwiska zapomniałem. Moczulski, o, był taki, prawda? Był taki Moczulski, byli tacy, którzy, nie, ja mam słabą pamięć do tych rzeczy, ja pamiętam tego typu rzeczy, był taki, co koncerty dawał, śpiewał, prawda, jak się mieszkało od strony korytarza, to on tam mieszkał, od strony tej studni, jak się mieszkało, prawda, no to, jak już on się nazywał, nie pamiętam, to był taki jeden, co śpiewał, prawda? No, byli różni dziwacy, też trzeba powiedzieć, ale to nie chciałbym tutaj coś mówić, co bym nie tak wspomniał w tej chwili, jak to było, prawda, bo to, ale no, najbardziej to się jednak pamięta Buszka, prawda, który niby to tępił waletów, a właściwie się nimi opiekował, prawda. No, to ja nie wiem, obecni ludzie w ogóle nie wiedzą, co to jest walet, prawda, i skąd się to wzięło, nie? No, ale to było bardzo popularne wtedy, nie? No przecież to teraz, te czasy, które teraz są już po naszych studiach później, jak tutaj na Wojka, prawda, to była dla nas twierdza nie do zdobycia, prawda, dla studentów, no bo tam mieszkały koleżanki, prawda, a tam człowiek był tak pilnowany, żeby o określonej godzinie zejść i odebrać tam jakąś legitymację na portierni, prawda, jak nie wiem gdzie, prawda. A teraz to wszystko jest koedukacyjne i jakoś tak znormalniało. I mi się wydaje, że pewne emocje, które wtedy z tym były związane, prawda, no z tym taką niedostępnością chociażby koleżanek, ich pomieszczeń, prawda, jakieś wspólne posiłki czy cokolwiek, prawda, no to obecnie ludzie już tego nie mają, prawda, chociaż ja wiem, może to jest i lepiej, że nie, ale wspomnienia są, nie? Rotunda, nie? Rotunda to był, ja byłem straszny tancerz, prawda, bo chodziliśmy zresztą z kolegami, również młodszymi kolegami, którzy się znało z akademika, chodziło się na potańcówki, znaczy to, ja wiem, czy to nie były potańcówki, to był jazz band Ball, który zawsze tam grał, prawda? I w sobotę i w niedzielę. No i człowiek się uczył w ciągu tygodnia, ale sobota wieczór i niedziela wieczór to były tańce, prawda? No i ambicją było dostać się do środka bez zapłacenia biletu, nie? No więc były różne metody, prawda? Różne metody albo przy wejściu, prawda? Bo tam byli tacy koledzy, którzy tam zawsze pilnowali tego wejścia, sprawdzali, prawda? Ale były dziesiątki różnych możliwości dostania się przez różne klatki schodowe, dachy, okna i tak dalej, prawda? Do środka. Szczególnie jak były jakieś ciekawsze imprezy, prawda? No także to należało do tego, prawda? To należało do studiowania, że się chodziło i również człowiek się bawił w jakiś sposób. No pamiętam, że byłem zawsze bardzo pilnym uczestnikiem wszystkich konkursów piosenki studenckiej, prawda? Wszystkich. Od tych bardzo znanych, którzy wygrywali, prawda, teraz, do mniej znanych, ale zawsze się było obecnym na finale. A potem zwykle było tak, że po tym finale to zawsze było jakieś takie prawie, że bal, prawda, z tymi laureatami.
i laureatkami, którzy śpiewali. Pamiętam konkurs Rodowicz, prawda? Pamiętam, jeszcze jak ona się nazywała, już nie pamiętam. Była dziewczyną takiego jednego. Nie pamiętam. Żona by mi przypomniała, tak. No także to należało w jakiś sposób do tego, prawda? A tutaj pan mówił o tym, że ja byłem pierwszy raz w Krakowie właśnie w 1956 roku, prawda? I ja tyle tylko, znaczy ja pamiętam te jakieś, coś tu się działo na ulicach, prawda? Ale myśmy byli od tego dosyć dobrze izolowani. I raczej nas zabierano do muzeów, do zwiedzania i do teatru. Byliśmy tutaj może 3 dni, z tego 2 wieczory w Teatrze Słowackiego. I ja pamiętam, że na wyzwoleniu to ja po prostu zasnąłem. Tak? Tyle wiem, bo potem nawet mnie pani chciała, zauważyła to i chciała mnie z tego odpytywać, ale ponieważ ja to przeczytałem, nie, to jakoś nic się nie stało wielkiego. Zespół nauczycieli u nas, jeśli można jeszcze wspomnieć, prawda, no to był różny. Mieliśmy bardzo dobrą panią z matematyki, takie małżeństwo było. Było małżeństwo Pyków. On uczył nas łaciny, bo ja się uczyłem łaciny, co sobie niezwykle cenię, prawda, łaciny w liceum. On uczył nas łaciny, znał też grekę, ale grekiśmy nie uczyli się. I znał francuski, także ja w szkole średniej jeszcze dodatkowo robiłem jako dodatkowy przedmiot tak z własnego wyboru francuski. A matematyczka była właściwie jedną z lepszych w Polsce w tym czasie. Ona się nazywała Pyka, tak jak on. I moja wychowawczyni to była góralka z Krościenka, z Orkiszów, pani Maria Orkisz. Ona potem wyszła za profesora Marka, a profesor Marek był też polonistą, też u nas uczył w szkole i on był pierwszym rektorem Uniwersytetu Opolskiego, jak Uniwersytet Opolski powstał. Pani Markowa zmarła, no dosyć, może tak z 8 lat temu, a on dalej jest, go widziałem właśnie 2 lata temu, jak było takie spotkanie w liceum znowu, to on tam dalej jest. Bardzo zaangażowany w sprawy Śląska. Z innych nauczycieli, to poza tym, co był naszym nauczycielem WF-u, to on przez wiele lat nas uczył. No to była cenna rzecz poprzez te znajomości, które on posiadał jako czynny zawodnik. No. Pamiętam, że sam gdzieś, nie pamiętam gdzie, byłem na jakichś takich zawodach, gdzie on biegał na te 10 tysięcy i był zawsze takim zawodnikiem z czołówki. Musiałem na świadectwo zobaczyć, prawda, jak on się nazywał, bo naprawdę nie pamiętam. Potem mieliśmy takie małżeństwo, ona historyczka, uczyła historii, a on nas uczył biologii. On się nazywał Bu, a ona Kleopatra. Oni chyba wiedzą o tym. Krężlowie, małżeństwo. Ona nas uczyła historii, właściwie tylko o średniowiecznych powstaniach chłopskich i jakichś tam tego typu rzeczy, prawda? Nie było możliwości, żebyśmy się czegokolwiek wtedy w tym liceum dowiedzieli o tej historii, której się teraz uczymy, o tej historii, no, która była tam 10 lat wcześniej, prawda? Czy coś takiego. Tego nie było. No, ja zresztą, ja jej to kiedyś powiedziałem, prawda, że bo mam dom rodzinny jeszcze w Gogolinie i tam dziadek mój był piekarzem i on miał te takie to się mówiło na Śląsku, takie truły, w których się mąkę trzymało, nie? A potem się tam trzymało ten zaczyn w tym, a potem jak się to wszystko skończyło, to ja tam trzymałem swoje papiery i książki. Nie? I kiedyś ostatnio, jak tam byłem jeszcze przed, no może z 5 czy 6 lat temu, to znalazłem moją książkę właśnie do historii. Nie? Właśnie przyjechałem wtedy na takie jedno ze spotkań do szkół. No i tam znalazłem, co nas uczono z historii wtedy. Prawda? No to teraz to włosy stoją dęba, prawda? Jak się człowiek
przypomina, no, że naprawdę tylko pod tym kątem takiej totalnej indoktrynacji nas i przekonywania nas, że ten socjalizm to już w średniowieczu istniał, prawda? I że ci rolnicy, najemni czy niewolnicy, czy cokolwiek, to już wtedy się przeciwko temu kapitalizmowi buntowali i tak dalej. Także tu się niewiele wyniosło ze szkoły, jeśli chodzi o tą taką najbardziej istotną, no, najnowszą historię. No. Jeszcze miałem dyrektora, to jest nazwisko, które się obiło na łamach prasy wiele lat temu. On się nazywał Nisner. Nisner to był również były nauczyciel Putramenta, między innymi, prawda, którego Putrament kiedyś strasznie zjechał. No, oczywiście nie jako człowieka, ale jego metodę nauczania i tak dalej, prawda? Ale Nisner to był człowiek, który niezwykle emocjonalnie uczył nas literatury polskiej i romantyzmu i tego wszystkiego, prawda? On tak się wzruszał przy... Oczywiście nas to czasami śmieszyło, prawda? Ale jak człowiek teraz sobie wspomina te rzeczy, prawda? To niesłychanie emocjonalnie nam przedstawiał poezję, prawda, i cały szereg różnych dzieł tych wielkich, znanych polskich poetów i pisarzy. Także jak on to przedstawiał, prawda, no to tak ciarki przechodziły, prawda? I stąd myśmy to wszystko bardzo jednak lubili. Mieliśmy, no wtedy oczywiście były akademie, apele, prawda, w tej szkole, prawda, wobec tego akademia to zawsze była taka wiązanka słowno-muzyczna, prawda. Mieliśmy kilka koleżanek, które niesłychanie pięknie potrafiły deklamować tę poezję, no i robiło się tego typu część artystyczną do różnego rodzaju akademii, prawda, i tego. No z tych koleżanek, które, znaczy z tej mojej szkoły, muszę powiedzieć, że to był Śląsko-Polski, prawda, tam ruch ludności trwa do tej pory, prawda, i bardzo wielu na te spotkania szkolne przyjeżdżało z zachodu, prawda, i to z daleka, z Australii, z Kanady przyjeżdżali, najwięcej oczywiście z Niemiec, prawda, bo cały szereg osób tam się przesiedliło, prawda, Także no obecnie jest jeszcze takie grono. Na przykład ja siedziałem w ławce z Bernardem Blautem. Jeśli panowie się piłką nożną interesują, to wiecie, kto to był, prawda? No niestety zmarł parę lat temu przede mną zmarł, bo myśmy byli koledzy, jego brat Zygi Blaut, prawda, który był młodszy brat. Wtedy w Gogolinie była sławna drużyna budowlanych Gogolin, mistrz Polski w piłce ręcznej. No to są wszystko takie rzeczy, które teraz już o tym nikt nie pamięta, prawda? Ale w każdym razie nazwisko Blauta z Gogolina to jest znane, no bo on przecież był zawodnikiem tu, a potem był trenerem różnych tam drużyn, trochę egzotycznych, prawda? Ale jednak. No ale ponieważ jeździł do tych egzotycznych krajów, no to widocznie to mu na zdrowie nie wyszło, nie zmarł. Z innych, pamiętam też, że mieliśmy kolegę, który później poszedł do szkoły filmowej w Łodzi, ale po wielu po prostu ślad zaginął, prawda? Jeszcze jedna koleżanka jest, która uczy w szkole w Oleśnie, inna jest dentystką w sąsiedniej miejscowości, prawda? I jak się dowiedziałem o mojej rodzinie tamtejszej, to od niej się dowiedziałem wiele, wiele ciekawych szczegółów, prawda? Bo u dentysty to ludzie się poczekalni lubią zwierzać i pani doktor również. Zdarza się wiele interesujących historii dowiedziałem o rodzinie mojego wujka, który zresztą w zeszłym roku zmarł w Niemczech. Ja na pogrzebie to głównie jeżdżę do Niemiec, prawda, bo tam jest duża część mojej rodziny. Ci ostatni to wyjechali jeszcze w 1981 roku. Jak to była, właściwie to ostatnie jeszcze, to ostatnia taka fala, jak się to nazywało, łączenie rodzin, prawda, to była fikcja, to łączenie rodzin, prawda, to była jazda do Reichu, tak jak mówiono, prawda, a Reich to znaczyło bogactwo, prawda, to znaczy bogactwo jak bogactwo, ale,
ale znacznie lepsze warunki życia niż u nas bywały i dlatego ludzie wyjeżdżali, prawda? Zresztą na ten temat to można by opowiadać bardzo wiele i zrobić właściwie niezależne takie spotkanie, prawda, żeby opowiedzieć o tym, jak to środowisko Ślązaków no, w tej chwili tam żyje, prawda? Oni po prostu trzymają się razem, prawda? Trzymają się razem i bardzo wielu z nich bardzo kiepsko mówi po niemiecku. Właśnie ze względu na to, że ja chcę powiedzieć tak, że śląski język ten, ja też mówię tym dialektem śląskim, prawda? My tu mamy takich kolegów, jest Karol, nasz rektor, jego magnificencja, prawda, jest też stamtąd i też potrafi tym dialektem mówić, ale tu mamy też takiego Józefa Spałka, profesora z naszego instytutu, który też bardzo dobrze tym mówi. Tu mamy Krzysztofa Tomale, który zresztą ma akcent śląski do tej pory, prawda? Wobec tego ten język śląski nie bardzo pomaga w przyswajaniu sobie tego literackiego języka, zarówno polskiego, jak i niemieckiego, prawda? Bo te naleciałości akcentu śląskiego to bardzo długo się człowieka trzymają, prawda? Także tego, no, ja jakoś z tym nie miałem problemów, bo ja wiem, ja to zawsze tłumaczę tak, bo ja byłem muzykalny, prawda? Z tego ucho współgrało, prawda? Z jak taką nauką, jak człowiek ma jakiś taki znośny słuch, to pomaga bardzo w przyswajaniu sobie języków obcych, prawda? I ja tego śląskiego akcentu to się pozbyłem. U mnie raczej niektórzy mówią, że mam akcent niemiecki, prawda? No bo ja się jednak urodziłem jako niemieckojęzyczne dziecko, prawda? Bo po polsku to tylko rodzice potrafili, a człowiek, ja się nauczyłem polskiego na ulicy, bawiąc się z dziećmi przesiedleńców ze wschodu w Opolu, prawda? Na ulicach Opola. To wtedy byli Cyganie, my, pozostałości autochtonów, i napływowa ludność, która w ramach tych wielkich zmian na wschodzie przyjeżdżała na te ziemie, prawda? I to też znowu jest historia jedna do drugiej, prawda? Ja też jedną rzecz mogę tu powiedzieć. Ja byłem niesłychanie polonizowany w szkole średniej, prawda? Bo ja mam imię Reinhardt, prawda? To jest czysto niemieckie imię, prawda? Ale to tam jakoś władze tamtejsze nie mogły tego ścierpieć, prawda? I starały się ze mnie no, zrobić kogoś o innym imieniu, a ja nie pozwoliłem sobie na to, prawda? Ale w szkole jednak i świadectwo maturalne i resztę to moje drugie imię pisze tam, Jan, prawda? Które pod którym no, w szkole musiałem występować, bo tak zadecydowały wtedy władze, ale nie dałem się zamienić na Ryszarda, dlatego że Ryszard, oni chcieli, żebym się Ryszard nazywał, a nie Reinhard, prawda? Władzę. Ale ja powiedziałem, że ja tak dostałem na chrzcie i nawet znalazłem, gdzie był taki święty. Nie pozwoliłem sobie na to, jako młody człowiek wtedy. No i trzeba powiedzieć, czasy wróciły do normalności, bo ja oczywiście miałem akt urodzona wystawiony w 40 roku, prawda? I dopiero ostatnio, jak go do jakichś tam celów potrzebowałem, to dostałem ten akt urodzenia w oryginale, prawda? Dostałem w oryginale, co się sam zdziwiłem, prawda, że była no, pisownia taka, jaka była wtedy. A, no oczywiście, podwójne S, prawda. To podwójne S chciano absolutnie zmienić na SZ, żeby to było SZA, prawda. A ja powiedziałem, u mnie na drzwiach zawsze pisało, że to jest 2S, prawda, wobec tego ja nie widzę powodu i tak też mam w tym. I to też zostało, ale też mi jest jedno S odjęto oficjalnie tych, prawda? Także przez jeden czas było tak, że część rodziny, to znaczy jeden z braci już, który się urodził tam trochę później, prawda? To potem już miał podwójne S, a ja jeszcze miałem pojedyncze S, prawda? I to tak było w oficjalnych dokumentach, któreśmy mieli, prawda? No, takie rzeczy to było. Ja to nazywałem niepotrzebną polonizacją słowiańskiej ludności, która tam była, prawda? No myśmy byli wszyscy uważani za, tak powiem, prawda, za hitlerowców, prawda? Bo myśmy pochodzili stamtąd. Co dziecko mogło za to, że mówiło po niemiecku, prawda?
To był mój pierwszy język, jako tak, dlatego ja go umiem teraz, prawda? Ja go umiem. Ja nigdy nie studiowałem niemieckiego, ale zapomniałem go przez jakiś czas, a potem skorzystałem z tego, że on gdzieś w mózgu był zakorzeniony i dla mnie nie ma różnicy, czy ja mówię po polsku, czy po niemiecku. To jest, ja bym powiedział, to jest niesłychana, nie, trudno powiedzieć zaleta, ale no niesłychany taki dar, że się człowiek bez problemu może porozumiewać. I to zresztą nie tylko w tych językach, bo ja miałem łatwość z językami, prawda? Ja angielskiego się uczyłem, czytając literaturę angielską jako fizyk już na studiach. Kazali nam, profesor Niewodniczański nam kazał seminaria robić z literatury, tak jak się to robi, prawda? Ale trzeba było czytać tę literaturę oryginalną, prawda? No to się ją czytało. Ja pamiętam, że jak ja nawet jak prawie, że jak skończyłem studia, to ja potrafiłem po angielsku tylko o fizyce rozmawiać, prawda? Gdzie tam mnie ktoś by zagadał na tematy codzienne, prawda? Albo cokolwiek, skąd, nie? Dopiero potem właśnie dzięki możliwościom, które uniwersytet dawał, prawda? Były takie kursy językowe robione tu z British Council, które pozwoliły ten język jakoś sobie lepiej przyswoić i tam nawet jakieś egzaminy potem zdałem, jakieś tam certyfikaty zdobyłem, prawda? Ale tak to nie, a na francuskiego się nauczyłem jeżdżąc do Francji, nie? Mając tą podstawę tych lat w liceum, wiele, wiele lat temu, jeżdżąc do Francji, rozumiałem jakoś ten język, ale nigdy się nie odważyłem cokolwiek powiedzieć i potem niestety raz się odważyłem coś powiedzieć po francusku, prawda? No to oni już potem do mnie inaczej nie mówili, prawda? Tylko po francusku, no i tak to już zostało, prawda? Bo ja tego francuskiego uczyłem się w ten sposób, że coś tam rozumiałem, ale uczyłem się całego ciągu wyrazów z określoną melodią wypowiadanej przez Francuzów w określonej sytuacji. Prawda? Człowiek zawsze kojarzył, o co chodzi, prawda? Wiedział, że w tej sytuacji należy to powiedzieć tak i to było dobrze po francusku, prawda? I to dawało jakieś tam dobre rezultaty. No. Ale tu ja się chwalę, że jestem, że znam 5 języków, prawda? Ale muszę powiedzieć to jako fizykowi, który przez wiele, wiele lat pracował w dużych międzynarodowych zbiorowiskach, gdzie przy jednym eksperymencie się spotykali Francuzi, Niemcy, Rosjanie, Polacy i jeszcze różni inni, prawda? Ja mogłem z każdym z nich rozmawiać w ich języku, co daje pewną łatwość, prawda? Tutaj było tak, że to na studiach nie byłem taki pewny, czy zostanę w uniwersytecie, czy nie, prawda? Także miałem stypendium fundowane, jak Państwo panowie wiecie, zwykle to jest tak, że bywało tak, że się dostawało, jak się chciało mieć pieniądze, to trzeba było wziąć stypendium fundowane i potem po studiach odrobić to stypendium. Ja dostałem stypendium z kuratorium krakowskiego z określeniem miejsca, że będę uczył w liceum w Zakopanem. No to nie było to złe, prawda? Ale zwykle to było tak, że jak człowiek miał szansę zostać na uczelni i potem zostawał na uczelni, to wszyscy ci fundatorzy no niezwykle ochoczo pozbywali się tych zobowiązań, które oni mieli ze swojej strony, żeby mnie potem zatrudnić, prawda? Ale krakowskie kuratorium mi kazało 2 lata stypendium spłacić, prawda? I ja pracując jako asystent, no spłacałem przez 2 lata moje stypendium, także tego, no i nie musiałem iść do tego Zakopanego na nauczyciela, tylko zostałem tutaj. Jeszcze wtedy pani profesor Kunisz, która ten instytut wybudowała, prawda, była dyrektorem instytutu, pamiętam, i ona mnie przyjęła wtedy do pracy. A na studiach to miałem parę słów o profesorze Niewodniczańskim powiedzieć, prawda? Profesor Niewodniczański, to te lata 50., 60., myśmy kończyli studia w 63., to był właśnie okres, kiedy powstawał Instytut Fizyki w Bronowicach, ten Instytut Fizyki Jądrowej.
wtedy, kiedy ten cyklotron tutaj powstawał, prawda? No i profesor był taki rozrywany pomiędzy te dwa miejsca, prawda? Tam i tu, prawda? Tam był dyrektorem, tu był dyrektorem, tu był właściwie jedynym, prawda? Ci szanowni, zacni panowie profesorowie, jak Szczałkowski, Grotowski, tam Budzonowski, Hrynkiewicz, to byli wszyscy młodzi wtedy i to właściwie byli jego asystenci, prawda? A wtedy był jeden szef na cały instytut, prawda? W teorii był drugi szef, to był profesor Weissenhoff, prawda? Także ta hierarchia na uczelni była zupełnie inna. No i papa, jak się mówiło o profesorze Niemoniczańskim, to był, on był dla wszystkich i kierownikiem, i ojcem, prawda? Tak by to można nazwać. No i oczywiście on też decydował, co poszczególni ludzie będą robili, prawda? I też on też decydował, czy ktoś pojedzie za granicę, czy nie. Ale wtedy była taka zasada, że przed doktoratem nikt nie wyjeżdżał, prawda? Jeśli ktokolwiek wyjeżdżał gdziekolwiek, to po doktoracie. Ja zrobiłem doktorat w 70 roku i pojechałem pierwszy raz na dłuższy pobyt za granicę, na stypendium Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Wiedniu. I do wyboru był Instytut, zdaje się, Ruder-Boszkowicz w Lublanie, jeśli nie pomyliłem nazwę tego instytutu, ale w każdym razie w Lublanie, bo tam był Ruder-Boszkowicz, Borys Kidrycz i jeszcze był trzeci pomiędzy te republiki jakoś Jugosławii podzielony, albo słynna Politechnika Federalna w Zurychu. Prawda? No to stanęło na tym, że to jednak chyba trzeba pojechać do ETH, prawda? I pojechałem do tej Politechniki Federalnej w Zurychu na roczne stypendium. Oni mnie tam zatrzymali na drugi rok już jako asystenta tej uczelni i tam spędziłem 2 lata. Po doktoracie pojechałem z własnym projektem, który tam przeprowadzałem w oparciu o akcelerator, który tam był, typu tandem. Współpracowałem ze Szwajcarami i z 2 Anglikami. Była taka, i jednym Francuzem. Tak, taka była grupa 4-5 osób i ten mój projekt tam realizowaliśmy, prawda? Ten projekt był taki trochę egzotyczny, ale samo to główne narzędzie, to zjawisko fizyczne, prawda? Potem przez wiele, wiele lat właściwie do chwili jeszcze obecnej mojej działalności naukowej się zawsze przewijało. To było tak zwane zbudzenie kulombowskie, prawda? Zbudzenie kulombowskie, czyli zderzanie 2 naładowanych cząstek. Prawda? One nawzajem oddziaływują i potrafią sobie energię przekazać i poprzez to się bardzo wiele ciekawych rzeczy dzieje.